Hej, z tej strony Wilna, witam Was w kolejnym odcinku z telefonu. Niestety nie mam możliwości, żeby być teraz przy kompie i nagrywać, ale jedno jest fajne, bo teraz sobie na przykład leżę w łóżku i nagrywam dla Was odcinek. No niestety on jest znowu bez kamery, ale no to było dziwne, gdybym sobie ustawiła kamerę na łóżko i mówiła do Was: hej, ładną mam pościel, dzisiaj nagramy sobie odcinek właśnie z tego miejsca. Także no, byłby naprawdę mega, mega, mega cringe, także wybaczcie mi. Dzisiaj postanowiłam, że nagram odcinek, w którym to wejdę sobie na dekshop.pro i po prostu będę sobie przesuwać o tak palcem z góry na dół i na jakim deku mi się zatrzyma palec, takim będziemy dzisiaj grać. Także trzymajcie kciuki, żeby to nie były jednak trzy muszkieterki. Ok? Więc lecimy. Raz, dwa, trzy. Pap, 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 pap. O, zatrzymałam się na takim deku. To jeszcze jakaś reklama wyskoczyła. Naprawdę zapowiada się ciekawie, chociaż dek jest bardzo tani. Jest chatka, są bacy, są świnie, ale okej, no lecimy. Także kopiujemy sobie ten dek, wchodzimy w grę. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki. O nie, tutaj muszę pogłośnić. Będzie w ogóle słychać? Wow, dobra, coś tam słychać. Kopiujemy na jedynkę. Także naprawdę wybaczcie mi za jakość, ale no... Jestem zmuszona niestety nagrywać z telefonu. Dobra, ale żeby już nie przedłużać, to będziemy robić po prostu. Nie robić, tylko grać arenę. A i będę mieć dla Was opening. Ale nie będę tego nagrywać z telefonu. Nagram sobie to po prostu już z komputera. Dzisiaj jest czwartek. No to akurat jutro pojawi się normalny już odcinek z kamerą i w ogóle z kompa. Także no, wytrzymajcie jeszcze jeden dzień, ok? A ja już lecę na arenę. Trzymajcie za mnie kciuki. Tylko tutaj chyba mam głos wyłączony z areny. A nie, coś tam leci, ale wydaje mi się, że chyba głos jest wyłączony jednostek. Tak jest. Nie ma głosu kart, ale to nic. Bo generalnie Wam powiem, że jak gram na telefonie, to nie gram w ogóle z dźwiękiem. Nie lubię, jakoś mnie to... O kurczaczki, o kurczaczki, o kurczaczki. Zobaczcie sobie, co tutaj się... Ten giant szkieleton doleciał. O jasna cholerka. I zobaczcie sobie, jak ta bomba zlikwidowała moją wieżę. Nie no, wydaje mi się, że troszeczkę będzie za głośno ta gra, bo jednak mój mikrofon tutaj z telefonu, jak go pogłosię nawet, to i tak jest cicho, więc muszę troszkę przyciszyć tą muzykę. Także naprawdę wybaczcie mi za takie po prostu komplikacje, ale jutro już będzie okej. Jezus Maryja, jeszcze barbariany lecą. Jezu, będę tak teraz kombinować z tym dźwiękiem. God. Wydaje mi się, że pierwszą walkę przegramy, ale tylko dlatego, że właśnie jest ten Wizard i jak chce się obronić przed Giant Skeletonem, a Wizard po prostu jest za Giant Skeletonem, to tak naprawdę nie mam jak się obronić, bo ten Wizard mi wszystko zniszczy. W ogóle co to on ma za deck? Giant Skeleton, Hogrider, no naprawdę ciekawe połączenie. No to lecę ze świniami. Zobaczymy, co się wydarzy. O nie, jeszcze princeska. Ajajajajaj. Ale już mamy wieżę ubitą jego. Nice. Nice. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to, że jednostki nie mają po prostu głosu, ale... Dawaj. Musimy się obronić przed tym giant szkieletem. A tu jeszcze jeden bac. Jezu, serio? O, teraz wydaje mi się, że troszeczkę jest za głośno. Oh my god. Wydaje mi się, że jednak to przegramy. Wydaje mi się, że jednak to kurczę przegramy. No, a teraz będzie walka do samego końca. Walka do samego końca. Nie zumiem tak przyciszać, pogłaśniać. Wybaczcie mi to, no ale...
Powinnam się bronić chatką. Tak jest. Czemu głos nie idzie? Coś się chyba zepsuło. Coś się chyba zepsuło. Dobra, lecimy tak. Od środka, chociaż nie powinnam tak robić. Nie powinnam tak robić. O cholercia. O cholercia. No, tam się nieźle podziało. Ale powiem wam, że muszę się bronić przed hograjderem. Dobra, udało mi się. On ma jeszcze firebola, więc musimy też uważać. Chyba znowu zaryzykuję i wrzucę po prostu od środka. 701, 600. No naprawdę robi się niebezpiecznie. Robi się mega, mega, mega niebezpiecznie. Za chwilę będzie 3 razy Eli, a ja nie mam teraz obrony przed Hograjderem. Właśnie, już jest koniec. Wygraliśmy to. Oh my god, co za walka, plus 30 pucharków. O Boże, czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Pierwsza walka wygrana, lecimy z kolejną i będziemy grać prawdopodobnie o młota. Ale jaki fuks! Jaki to był fart! O, ho, ho, takie walki to ja lubię, wam powiem. Takie walki są najlepsze. I lecimy. Mam nadzieję, że drugą walkę też tak fajnie wygramy. Lecimy od razu z Poisonem. O kurde, on ma jeszcze tornado. Kurde, boję się, że tutaj będzie X-Bow. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie, że tutaj będzie X-Bow. Nie wiem dlaczego. Proszę, proszę, proszę. W ogóle powinnam sobie to gdzieś tutaj przesunąć. Mi zasłania w ogóle wszystko. Nightwitch. Ja się już boję. Jak jest Nightwitch, to może być. A wiecie, że ja mam problemy z golemem? Wiecie czy nie wiecie? I teraz by mi się przydał ten poison, ale go nie mam. Nie, no teraz to już w ogóle dorobiłam. Teraz to już w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. Proszę, 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 proszę. Dobra, nie było tak źle. Nawet obrona nam wyszła. Tylko teraz muszę trzymać tego poisona na tą Nightwitch, bo mogą być potem z tego niezłe problemy. Wybaczcie mi, że na przykład będzie szczekał pies w tle, ale no. Nic na to nie poradzę. Dobra, lecę z Barbarianem. I ponownie idzie Nightwitch. Ponownie. Dobra, będziemy bronić się chatką. Będziemy dokładać poisona, muszkieterkę. Powiem wam, że ciężko. Idzie jest 2 razy Eli. Powiem wam, że ten czas mega szybko mija. Mega szybko mija ten czas. Dobra, znowu piękna obrona. Bardzo, bardzo, bardzo ładna obrona. Jestem w szoku, że mi tak dobrze dzisiaj idzie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawajcie, świnie, kurde. Powiem wam, że on ma strasznie dziwny deck i ja muszę Poisona trzymać na tą Nightwitch, bo inaczej to nie poradzimy sobie z tym wszystkim. Lecimy. No, 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 nieźle, 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 nieźle. Dawaj, broń się, broń się, broń się, lecimy. Lecimy z ponownym puszem. Nie wiem, czemu się tak mi dźwięk znowu wyłączył. Ale już trudno, mam jakieś problemy techniczne. Dobra, lecimy. Będziemy się bronić. O Jezu, zapomniałam, że on ma lighta. Cały czas zapominam o tym. I znowu lecimy z Royal Hoxami, lecimy z Batsami, lecimy z latającą maszynką. Ja nie mogę użyć Poisona, wiecie, bo ja się boję, że jak użyję Poisona, to on po prostu
wykorzysta to i rzuci Nightwish, nie? Więc ja muszę się tutaj nieźle bronić. Ale on mnie za chwilę wykończy lightem. Ale on mnie zaraz wykończy lightem, jak się nie wezmę w garść. Serio. Dobra, no to lecimy już z poisonem, bo to widocznie nie ma sensu, żeby tak działać. Dawaj, 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 dawaj. Minuta 4. Teraz będzie 3 razy Eli. I lecimy już z konkretnym pushem. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, chyba już popełnił błąd, tak mi się coś wydaje. Ojejku, to będzie długa, długa, długa walka i wydaje mi się, że niestety ją przegramy. O nie, przegraliśmy ją. Wiedziałam, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie. No niestety druga walka przegrana. O jasne. Jeszcze źle wyrzucony poison! Nie wierzę, palec mi się omsknął. Palec mi się omsknął. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie takich więcej odcinków, gdzie losuję sobie przypadkowe deki z Deckshop Pro, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro w normalnym już odcinku. Także bajo!